Witajcie, witajcie. Kochani moi, lubi przyjaciele, serdecznie zapraszam Was na mój kanał Kuchnia na Wesoło. Kochani moi, przepraszam, to Kuchnia na Wesoło zawsze nagrywam i dlatego mówię Kuchnia na Wesoło. Babusia Marusia, tak naprawdę zapraszam Was na mój kanał Mukbang Mariusi. Przepraszam, subskrybujcie ten kanał. Subskrybujcie, kochani moi, czy innych porady psychologiczne Marysi, Kuchnia na Wesoło, Babusi Marusi i ASMR z Marią. Zachęcam, kochani moi. No, dzisiaj ja mleczny mam, taki drobny makaroniczek, taki, wermiszelka taka. Ugotowała ja tak naprawdę ją na rosół, ale jak już wy zauważyli, że ja jak mam czy makaron, czy ryż gotuję do obiadu, to z mięskiem, z kotletikiem dla Wiktora, dla mnie mleczny. No, zdrowszy chyba, mam nadzieję. Na moich wątrobów schorowano, dotyczyły starczycy, cholesterol wysoki, no to chyba jest dobrze. Kochani moi, czuby głowy nie widać, tak chyba lepiej. Czesałam się, jutro już palmowa niedziela, ja Was witam wszystkich z palmową niedzielą. Życzę Wam wszystkim smacznego, kto teraz będzie jadł razem ze mną, no i mi oczywiście. Cukru dała. Troszkę, bardzo smacznie, masalka prawdziwego. Bardzo smacznie, kochani moi. Tak dużo lubię makaronku. Oglądam początkującą blogerkę, jeszcze bardziej początkującą jak ja. Dopiero zaczęła. Szósty mukbang wczoraj jej oglądała, no już 100 widzów ma. 104 nawet mówiła. Świętowała. Ona dopiero je, o tak. Chrup, chrup, chrup salatu. Ogórki chrubił, wszystko, bo mówię, że po COVID-ie to bardzo dużo zaczęło warzyw jest, owoców. Mniej mięsa, ale już teraz zaczęło troszkę mięsa jeść, także kochani moi, a ja chyba zaraz ugotuję rosół, żeby obiadek u mnie był gotowy, bo przyjdę, to mi się nie zachce, będę już zmęczona, potem spacerku i do sklepu za mleczkiem pójdę, poszukam jakąkolwiek wierzbę czy jakąś galonską zieloną. Żeby było, kochani, symbol palemki, żeby jutro pójść do kościółka. No, czuję taką potrzebę już wewnętrzną, kochani moi. Dawno nie byłam w kościółku. A na Wielkanoc święcić pokarmy z koszyczkiem bardzo lubię chodzić, co rok chodzę. Jak był mały Wiktor, to on ze mną chodził. No teraz już większy, już nie za bardzo jemu się chce, nie idzie. No i palemku zawsze chodziłam, kochani moi, poświęcać. Na pasterki rzadziej chodzę. No, a na Wielkanoc chodzę. Trzeba jakąś galonską zrobić sobie palemku. U nas, kochani moi, ja mówiła już w poprzednich filmikach na Kuchni na Wesoło Babusi Marusi, to nawet rozdają w cerkwi galonską i z wierzby zieloną, taką długą, piękną. To ma swoje, to swoje. Kochani moi, ja wymyśliłam takie, żeby więcej troszkę komentarzy było, to wymyśliłam takie, żebyście pisali, komentowali, za co możecie podziękować swojemu losowi, Bogu. Tam na przykład osiągnęłam wykształcenie, wyuczyłam się na tego, kogo chciałam, nauczyciela na przykład. Dziękuję Bogu czy losowi, czy dziękuję losowi za swego męża ukochanego. Czy dziękuję losowi za swoje wspaniałe dzieci? Proszę pisać komentarze, bo u mnie na kanałach bardzo malusieńko tych komentarzy, tyle co nic. Bardzo Was o to proszę. I ja będę się zapoznawała bliżej z Wami, za co Wy dziękujecie i jesteście wdzięczni. Kochani moi, w dzień świąt wielkanocnych to trzeba proszenie prosić. Takie święto i nawet jest prawosławnych proszczenia. Proszczalna niedziela taka proszczalna.
gdzie ludzie sobie wybaczają nawzajem różne swoje prowiny, winy, spowiadają się swoich grzechów. Trzeba, kochani moi, oczyścić ciało, umysł swój, zniaty ciężki kamień swojego serduszka, bo niektórzy nie rozmawiają, rodzeństwo, córka z mamą, syn z, brat z bratem, syn z ojcem i tak dalej. Także właśnie w święta trzeba, kochani moi, no robić, korzystać z takiego momentu, okazji i prosić wybaczenia i wybaczyć. Trzeba umieć wybaczyć, trzeba być łaskawym, trzeba być pogodnym duchem, pokornym. Jak to w nas się mówi, pokorny ciele, dwie matki ściej, to prawda. W życiu trzeba być troszeczkę pokornym, chować swoją dumę do kieszeni, gardość i tak dalej, honory. Bo tak jak ja życie takie prożyła i chłopcem państwie ciężkie, że nie było co jeść, to jakbym tak dumę pokazywała i gardość swoją, honory, unosiła się dumą, to i głodna by zawsze kładła się gdzieś tam spać, bo i nie było gdzie spać nawet. Także, kochani moje, takie to sprawy. Chciałam z wami się przywitać, pożyczyć wam miłego weekendu, wesołych świąt. Zdrowo świętujcie, jutro palmową niedzielę u nas się mówi. Wierzba, wierzba bije, nie ja biję, o 10 za tydzień Wielkanoc. No to tych biją, kto nie idzie do kościółka poświęcać tą wierzbę. Także, no, polowiany poniedziałek, świętusa, dziękusa mokrego wam życzę, ale nie wiadrami zimnej wody, bo na was lili, tylko takie drogi francuskie, piękni, z pięknym zapachem perfumki, aby was popryskali nimi. Wasi ukochani, wasi mężowie, wasi narzeczoni, partnery, kochani moi. O, jak to fajnie. Ja tracę czas, kochani moi, ale tak wszystko nie możesz od razu. Dopiero pochowałam swego męża kolejnego i tak szybko nie możesz znaleźć sobie innego, żeby zastąpić tego. No powiem, zastąpić to jest źle użyte słowo, dlatego że każdy człowiek to jest swoja osobowość, indywiduum i nie będzie taki jak Bartek. Będzie inny, będę po swojemu inny. O, już zaczynaje pachnąć moja kuroczka, już zaczynaje się gotować. Zapach pięknej rosolku rozdaje się po mieszkaniu. No, wam życzę miłego dnia, miłego weekendu, miłych świąt wesołych. Dziękuję za uwagę. Subskrybujcie ten kanał Mukbang Marii Usi. Mi się wydaje, że on drugi w kolei. Na 1000 widzów zbierajmy. Niech kwitnie, rozcwitaje ten kanał. Dawajcie szansę takim jak ja, babusia, Marusia, Maria Musi. Do zobaczenia, kochani moi. Saluski dla wszystkich i dla każdego. Do zobaczenia. Pa, pa, pa.